Helena Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 roku w rolniczej rodzinie z Głogowca koło Łodzi, jako trzecie z dziewięciorka dzieci. Kiedy miała 7 lat, po raz pierwszy usłyszała w duszy głos wzywający ją do doskonałego życia. W 1914 roku przyjęła pierwszą komunię świętą, a dopiero 3 lata później rozpoczęła naukę w szkole podstawowej. Mimo dobrych wyników, uczyła się tylko 3 lata. Potem musiała zrezygnować, aby pomagać matce w domu. W 16 roku życia opuściła dom rodzinny, by na służbie u zamożnych rodzin w Aleksandrowie, Łodzi i Ostrówku zarobić na własne utrzymanie i pomóc rodzicom. Przez cały czas bardzo pragnęła życia zakonnego, ale rodzicom powiedziała o swoich zamiarach dopiero w 1922 roku. Ojciec jednak nie wyraził zgody, motywując odmowę brakiem pieniędzy na wyprawę wymaganą w klasztorach. W lipcu 1924 roku, kiedy Helena z koleżankami uczestniczyła w zabawie w parku koło łódzkiej katedry, Pan Jezus przemówił do niej i polecił niezwłocznie pojechać do Warszawy i wstąpić do klasztoru. Helena postanowiła nie wracać do domu i postawić rodziców przed faktem dokonanym. O tych planach powiedziała tylko siostrze, z którą była na zabawie, i pierwszym pociągiem pojechała do Warszawy. Tu następnego dnia zgłosiła się do zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ulicy Żytniej. Musiała jednak jeszcze rok przepracować w Warszawie, aby odłożyć pieniądze na skromną wyprawę. 1 sierpnia 1925 roku została przyjęta do zgromadzenia. Postulat odbywała w Warszawie, a nowicjat w Krakowie, gdzie w czasie obłóczeń zakonnych razem z habitem otrzymała imię Maria Faustyna. Od marca 1926 roku Bóg doświadczył siostrę Faustynę ogromnymi trudnościami wewnętrznymi. Wiele przecierpiała, aż do końca nowicjatu. Wielki Piątek 1927 roku zbolałą duszę nowicjuszki ogarnął żar Bożej miłości. Zapomniała o własnych cierpieniach, poznając, jak bardzo cierpiał dla niej Jezus. 30 kwietnia 1928 roku złożyła pierwsze śluby zakonne. Następnie z pokorą i radością pracowała w różnych domach zakonnych, m.in. w Krakowie, Płocku i Wilnie, pełniąc rozmaite obowiązki. Zawsze pozostawała w pełnym zjednoczeniu z Bogiem. Jej bogate życie wewnętrzne wspierane było poprzez wizje i objawienia. W zakonie przeżyła 13 lat. 22 lutego 1931 roku po raz pierwszy ujrzała Pana Jezusa Miłosiernego. Otrzymała wtedy polecenie namalowania takiego obrazu, jak ukazana jej postać Zbawiciela oraz publicznego wystawienia go w kościele. Na początku 1934 roku zwróciła się z prośbą do artysty malarza Eugeniusza Kazimierskiego o wykonanie według jej wskazówek obrazu Miłosierdzia Bożego. W roku 1936 stan zdrowia siostry Faustyny pogorszył się znacznie. Stwierdzono u niej zaawansowaną gruźlicę. Od marca tego roku do grudnia 1937 roku przebywała na leczeniu w szpitalu na krakowskim Prudniku Białym. Wiele modliła się w tym czasie. Odwiedzała chorych, a umierających otaczała szczególną modlitewną pomocą. Po powrocie ze szpitala pełniła przez pewien czas obowiązki furtianki. Starała się bardzo, by żaden z ubogich nie odszedł bez najmniejszego choćby wsparcia od furty klasztornej. Wywierała bardzo pozytywny wpływ na wychowanki zgromadzenia, dając im przykład pobożności i gorliwości, a zarazem wielkiej miłości. Chrystus uczynił siostrę Faustynę odpowiedzialną za szerzenie kultu Jego miłosierdzia. Polecił pisanie dzienniczka poświęconego tej sprawie, odmawianie nowenny, koronki i innych modlitw do Bożego Miłosierdzia. Codziennie o godzinie 15 Faustyna czciła Jego konanie na krzyżu. Przepowiedziała także, że szerzona przez nią forma kultu Miłosierdzia Bożego będzie zabroniona przez władze kościelne. Dzięki siostrze Faustynie odnowiony i pogłębiony został kult Miłosierdzia Bożego. To od niej pochodzi 5 form Jego czci. Obraz Jezusa Miłosiernego z napisem Jezu, ufam Tobie,
koronka do Bożego Miłosierdzia, godzina miłosierdzia, litania oraz święto Miłosierdzia Bożego w drugą niedzielę wielkanocną. W kwietniu 1938 roku nastąpiło gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia siostry Faustyny. Ksiądz Michał Sopoćko udzielił jej w szpitalu sakramentu chorych, widział ją tam w ekstazie. Po długich cierpieniach, które znosiła bardzo cierpliwie, zmarła w wieku 33 lat, 5 października 1938 roku. Siostra Faustyna została beatyfikowana 18 kwietnia 1993 roku, a ogłoszona świętą 30 kwietnia 2000 roku. Uroczystość kanonizacji przypadła w drugą niedzielę wielkanocną, którą święty Jan Paweł II ustanowił wtedy świętem Miłosierdzia Bożego. Relikwie świętej siostry Faustyny znajdują się w Krakowie Łagiewnikach, gdzie mieści się sanktuarium Miłosierdzia Bożego, odwiedzane przez setki tysięcy wiernych z kraju i z całego świata. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty wybrałeś świętą Faustynę do ogłoszenia niezmierzonych bogactw Twego miłosierdzia. Spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Chryste.